Siemanko, witam was serdecznie, z tej strony Jobkowski i zapraszam do kolejnego poradnika na temat gry Russian Fishing 4. W tym odcinku będę chciał się skupić na sprzęcie i w jakiej kolejności go kupować, żeby nie wydawać pieniędzy na głupoty, żeby się nie nudziło w grze, żeby mieć zawsze jakąś inną alternatywę do połapania rybek. Tą drogę, którą wam pokażę, przeszedłem ja, jak i kilku moich znajomych. Podejrzewam, że też, nie wiem, kilkanaście procent albo kilkadziesiąt procent graczy też szło tą drogą w tej gierce, żeby się nie nudzić i taki sprzęt właśnie kupowali, bo droga jakby nie było już jest wytarta przez te kilka lat, więc też tu nie będzie żadnych jakichś nowości. Ja po prostu chcę to pokazać nowym graczom, żeby nie wydawali na głupoty w tej grze, na jakieś złe sprzęty, które i tak potem wsadzą do namiotu. Także ja was zapraszam serdecznie na odcinek na temat sprzętu. Jeszcze na początku chciałbym wam bardzo podziękować za wszystkie pozytywne reakcje zostawione pod poprzednimi poradnikami. Jest tego bardzo dużo, nie spodziewałem się takiej ilości. Może cyfry nie są zbyt wielkie, ale dla mnie jest to wystarczająco, także dziękuję wam bardzo za to wszystko. Witam też wszystkich subskrybentów, dziękuję, że się zasubskrybowali ten kanał. Jest to motywujące, żeby nagrywać dla was dalej, dzielić się tą wiedzą, jaką posiadam w tej grze. Chciałbym też podziękować wszystkim przyjacielom w gierce, którzy mnie wspierają, żebym nagrywał dalej, żebym robił to, co robię. Też chcę podziękować administracji za wsparcie. Także bardzo, bardzo wam dziękuję. No i zapraszam już do odcinka. Dobrze, jak już wiecie, na początku w poprzednich poradniczkach omawiałem to, żeby kupować Feather Fishing Start i Feather Fishing Pro w następnej kolejności. Ja tutaj na temat tych wędek nie będę się rozwodził, bo to by była strata czasu. Jedynie dopowiem, że jak już będziemy mieli 3 razy Feather Fishing Pro, to tą wędkę będziemy wykorzystywać też w późniejszym etapie gry. Późniejszym nabijaniu sobie procentów w gruncie, ponieważ musimy dążyć do tego, żeby odblokować wędkarstwo gruntowe na 100%, żeby zakładać sobie siateczki PVA. Dzięki temu będziemy mieli możliwość dobrego nęcenia zanętą w grze. Także polecam te wędki w 3 sztukach, bardzo się dobrze sprawdzają. No i większość czasu też będziemy na nie łapać sobie te leszczyki, tak jak to było omawiane wcześniej. Dobrze, teraz przejdźmy do kolejnej wędki, jaką ja zakupowałem w Russian Fishing 4. Nudzą nam się leszczyki, mamy już 3 razy Feather Fishing Pro, chcielibyśmy połapać coś na spinning. Ja polecam na rzekę Białaje ten oto zestaw, jest to sprawdzony zestawik, możemy na niego zakładać sobie i dobrze daleko rzucać malutkie przynęty spinningowe, zajmane spikery, hornety i tak dalej w przedziale 4-20 gram. Ciężar wyrzutu, mata wędka, kołowrotek 8-kilowy, bardzo fajnie się sprawdza. Dodam jeszcze, że w późniejszym etapie, jak miałem level 30, to na tunguszce też bardzo fajnie na tą wędkę połapałem, mogłem wykonywać wszystkie techniki łapania na każdą przynętę i powierzchniową i tak dalej, więc polecam ten zestawik w następnej kolejności kupić sobie. Teraz jeszcze dopowiem, w międzyczasie też trzeba coś w grze jeść, żeby odnawiać energię, żeby nie chodzić głodnym, żeby energia nie spadała. Ja zaczynałem sobie, kupowałem, tak jak mi pozwalała możliwość wydawania pieniędzy, kupowałem sobie marchewki. Jechałem na początku na marchewkach, potem kupowałem sobie ogórki. Z ogórków też robiłem sobie, dokupiłem sobie troszeczkę soli i robiłem sobie ogórki małosolne, dzięki temu podbijałem też sobie trochę gotowanko, ale to jest najmniejszy problem w grze. Jechałem po prostu na tym, co jest najtaniej, czyli marchew. Później kupiłem sobie też czajniczek, żeby parzyć sobie herbatę, żeby podnosić też szybciej energię. Czajnik kosztuje na Wołchowie 19,90, to nie są duże pieniążki. Trzeba też dokupić sobie drewno opałowe i zapałki, i herbatę przyrządzamy na ognisku. Także to też sobie kupiłem w międzyczasie. Następną rzeczą, jaką zakupiłem też, jak już miałem tą wędkę spinningową, to kupiłem sobie szczypce wędkarskie, żeby móc robić przypony. Też polecam sobie szybko dojść do tego etapu, żeby odblokować szczypce, wtedy mamy większy komfort i większe manewry w robieniu przyponów, jak i długości i wytrzymałości. Jest to element gry, który no, musi być zrobiony.
Kolejną ważną rzeczą, jaką musimy robić w grze, to są zanęty. Jest to też nieodłączny element tej gry i pomalutku trzeba sobie odblokowywać. Ja polecam robić to na Happy Hour, czyli tej pierwszej godzinie w grze na koncie premium. Zanęty na początku ja odblokowałem sobie do płotki, żeby mieć po prostu komfort łapania z zanętami na tych niższych łowiskach. Używałem podstawowych tutaj zanęt na samym początku. Myślę, że do któregoś levelu tam, do 28 po prostu jechałem na tych podstawowych zanętach. Jak już wchodziłem na karpie i miałem już na tyle sprzęt, żeby łapać się na karpie, to wbiłem sobie zanęty na 100%, żeby nie prosić się o zanęty, żeby ktoś mi robił, żeby po prostu było ten. To jest akurat najtańsze do wbicia w grze. Następną rzeczą też w międzyczasie, jaką trzeba robić, to odblokowywanie sobie przynęt. Tutaj też nie będę się jakoś wielce rozwodził, jak to zrobić. Macie pod spodem link do kompendium wiedzy, w jakiej kolejności co robić. Wiem tylko, że od 45% jedziemy tylko na cieście jajeczny. Na jajecznym dopomagamy się kawałkami ryb, żywcem i kopaniem łopatą lub sitkiem. Ale ja na przykład szedłem tylko do żaby. Odblokowałem sobie do żaby. W momencie, jak już sobie kupiłem sadzyk, to też sobie odblokowałem żywca. I nie warto, dopóki się nie kupi tak naprawdę noża do profesjonalnego, do robienia muszelek, raczków i raszacznicy, to poczekajmy, aż nie kupimy. Bo mi dużo na przykład goldbaitów przepadło przez to, że nie miałem noża, a łapałem te ryby, a miałem na 100% przynęty odblokowane. Najważniejsze jest, żebyśmy mieli te podstawowe zanęty miodowe, mąki kukurydzianej i tym podobne, żeby mieć komfort robienia tych przynęt. I to myślę, że tyle. Każdy w pewnym momencie się ogarnie, kiedy mu jest potrzeba przynęt i zanęt. I każdy się ogarnie w tym momencie i będzie sobie to odblokowywał. Ja tylko dodam, że warto to robić na koncie premium podczas tej godziny Happy Hour, bo jest większa szansa na wbicie procentu. Następną rzeczą, do jakiej dążyłem w grze, to mieć kołowrotek kalibra HOSV-80 SLC. Jest to kołowrotek wszystkim znany, głównie polecany przez wszystkich. Na tym kołowrotku będziemy łapać na grunt. Możemy też go używać do spinningu, sprawdza się tam doskonale. Jest to kołowrotek uniwersalny. Więc ja sobie kupiłem najpierw ten kołowrotek, założyłem go na fiderka, a następnie zbierałem na wędkę spinningową Model 1 S98H o wytrzymałości 35,4 kg. I na to, o tym zestawie, który teraz widzicie, łapałem sobie szczupaki na Starym Grodzie. Dzięki temu też miałem jakoś odskocznię i zarabiałem sobie też niemałe pieniążki. Także polecam sobie kupić w następnym momencie gry oto właśnie ten zestaw, poskładać sobie. Następnym etapem w grze, jaki wykonałem, to było dokupienie sobie jeszcze dwóch kołowrotków kaliber HOSV-80 SLC. Bardzo fajne kołowrotki, wytrzymałość hamulca jest super, 15,5 kg, możemy sobie teraz go stuningować do większej wytrzymałości w warsztacie. Bardzo fajne kołowrotki i to jest następny krok, który wykonałem. Jeżeli jesteśmy w posiadaniu trzech kołowrotków kaliber, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie w grze, co chcemy robić. Czy chcemy iść w karpie, co jest droższą drogą, żeby zarabiać pieniądze, bo tam będziemy musieli wydawać na przynęty i zanęty, litkory. Wiąże się to po prostu z większą inwestycją, ale też się bardzo fajnie łapie, bardzo fajna metoda. Albo będziemy chcieli na przykład trollingować sobie, czy to po quarry, wołchowie, w późniejszym etapie na rzece Tunguska, ewentualnie jakiś dryf po dońcu i tak dalej. Musimy sobie na to pytanie sami odpowiedzieć. Zestawy, które polecam od razu sobie kupić, to są wędki Model 1 S98H. Są to wędki spinningowe, używamy ich do trollingu. Ja tych wędek używam do dzisiaj, ponieważ spinning jest taką najdroższą inwestycją, jeżeli chodzi o castingi. To jest w ogóle całkowicie inny temat. Inna praca wędek kołowrotków, tam mamy multiplikatory, ale ten zestaw, tak jak teraz wygląda wam na początku, pozwoli zarabiać też pieniążki na trollingu. Jeżeli już zdecydujemy się na łapanie na grunt, no to w pierwszej kolejności kupujemy sobie fortuny karp, bardzo fajne wędki,
też bardzo fajna wytrzymałość, też tutaj musimy pamiętać, że tu jest, tak jak mówiłem, większa inwestycja, bo tu jest potrzebny litkot, ciężarek, to się wszystko różni w zależności na jakim łowisku łapiemy i trzeba też mieć kupiony materiał do robienia przyponów z plecionki, do tego większa ilość przynęt, zanęt idzie. Wejście na karpie wiąże się z dużą inwestycją i nie zawsze wyjdziemy na plus, taka jest prawda. Ale to już musicie odpowiedzieć sobie sami, co chcecie robić w tej grze. I tak w tym momencie mamy zamknięty podstawowy taki, powiedzmy, pakiet, żeby można było wszystko łapać. Na jakim poziomie to osiągniecie, to już jest, zależne od was. Każdy w różnych etapach levelu dochodzi do takiego sprzętu. Dobrze, jako że już posiadamy ten podstawowy sprzęt w tej grze, że możemy sobie pozwolić na praktycznie wszystkie te podstawowe rybki typu karpiki i jakiś trolling, ja zakończę ten poradnik. Chciałbym jeszcze tylko dopowiedzieć, że już jak będziemy mieli ten podstawowy sprzęt, to dążymy do tego, żeby odblokować sobie przynęty i zanęty na 100%. Przypomnę, że najlepiej to się robi podczas Happy Hour, czyli tej pierwszej godziny w grze na koncie premium. Najlepsze są efekty wtedy. I też w międzyczasie, żeby chodzić na jakieś mniejsze gatunki, na różne łowiska, popatrzeć po forach na jakieś mniejsze rybki, żeby jak najszybciej postarać się odblokować korzystanie z siatki PVA. To jest bardzo ważne, jeżeli będziemy chcieli łapać karpie w przyszłości. Celowo też nie wspominałem o łapaniu na teleskop, bo to jest też indywidualna sprawa. Ja teleskop bardzo długo pomijałem, nie łapałem na niego, ponieważ jest to dla mnie osobiście było ciężko mi się łapało, wolałem grunt, spinning. No i na teleskopie też nie było jako tako wielkiego na początku zarobku na tych małych rybkach. Ja ten poradnik teraz już kończę, to jest pierwsza część. W następnym etapie zaczniemy się już skupiać na sprzęcie endgame'owym. Myślę, że na dniach nagram ten poradnik. Będziemy tam już patrzeć na węgi, będziemy patrzeć na tagary, na inne wędki typu Sage, jakieś pikerki później, kingfishery, ale to w następnym poradniczku. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam oczywiście na moje live'y, które odbywają się na Twitchu. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się do następnego poradniczka albo live'u.